Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. Mamy dzisiaj środę, czyli standardowo jak co tydzień sprawdzimy, co nowego czeka w karczemnej bójce. Dlatego już tutaj bez zbędnego przedłużania włączamy wspomniany przeze mnie tryb i zobaczmy, co dla nas dzisiaj za przygodę przygotował Blizzard. Co tydzień mamy nowe, szalone reguły. Mechaniczny krupier. Gnomy z Majsterkowa testują prototyp kartobota Optymotrona. Karta dobrana w pierwszej turze będzie mieć koszt 1, jeśli taką posiadasz. W drugiej turze koszt 2 i tak dalej. Co? Czekajcie, czekajcie. Z tego co rozumiem, jeżeli mamy w talii kartę za 1, to na pewno ją dobierzemy w pierwszej turze. Jeżeli mamy kartę za 2, to na pewno ją dobierzemy w drugiej turze i tak dalej. Przynajmniej z tego co rozumiem. Oczywiście mogę to źle rozumieć. Dlatego też zrobimy sobie jakąś talię, w której będziemy mieli kartę na każdą turę, że tak powiem. Dobra, weźmiemy sobie kapłanki. Myślę, że zrobimy kapłana. Jako, że w sumie lubię tą talię. Dobra, kartę za jeden już mamy. A może zrobimy sobie standardowego na smokach? Kapłana? Co myślicie? A w sumie czemu nie? Zrobimy sobie mojego ulubionego kapłana na smokach. Co prawda ostatnio ciągle was nim męczę, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego za złe. Oczywiście zmodyfikowanego, bo standardowo nie pamiętam za bardzo, jakie karty powinny być w tej talii. Oczywiście standardowo się nie przygotowałem do składania talii, gdyż się tego nie spodziewałem. Powiem wam, znowu mamy nową karczemną bójkę, takiej, z którą wcześniej nie miałem do czynienia. Z czego się, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo cieszę, gdyż bardzo lubię takie karczemne bójki. Dobra, i czego nie mam? Oczywiście o czymś zapomniałem, pewno o czymś oczywistym, ale oczywiście nie wiem o czym. Weźmiemy doktora Hooka może. Teraz tak, kartę za 1 mamy, kartę za 2 mamy, za 3 mamy, za 4 mamy, za 5 mamy, za 6 nie mamy. Coś za 6 by się przydało. Tylko jaka jest fajna karta za 6, powiedzcie? Może Imperator Taurisan? Z tego co kojarzę, on jest za 6, to może jego dobierzemy. Dobra, bierzemy Taurisana, jest to taka karta do bójki na szybko zrobiona. No dobra, zobaczmy, na czym polega mechaniczny krupier, jeżeli faktycznie na tym, co przypuszczam, to może być dość ciekawie, przynajmniej plus jest taki, że jest duża szansa, że w każdej turze będziemy mieli co używać. Vol'jina chyba nie wrzuciłem do talii, z tego co kojarzę, aczkolwiek może mi pamięć mylić. Dobra, jak widzimy, stajemy przeciwko magowi, czyli przeciwko Jaynie Proudmoore. Miejmy nadzieję, że źle nie będzie. Dobra, na dzień dobry do ręki dostaniemy jakieś karty, więc to jest już jakiś plus. Powiedzmy, że te trzy wymienimy. Coś za jeden by się przydało. Mamy w talii za jeden kapłankę i mamy smokowca zmierzchu oraz bańkę. Dlatego też pewno którąś z tych kart dostaniemy. Dobra, nasz przeciwnik dostał żmija many, więc teoretycznie póki co wygląda na to, że moje przypuszczenia co do tej karczemnej bójki okazały się prawdziwe. Dobra, liczymy na to, że mój przeciwnik nie dobierze Frostbolta, który jednakże, nie da się ukryć, kosztuje 2. Więc widzimy, była duża szansa, że ową kartę dobierze i tak też się niestety stało. My z kolei mamy smoczego agenta, ale myślę, że używać go nie będę, po prostu zrobimy w ten sposób. W trzeciej turze prawdopodobnie dobierzemy mrocznego kultystę, tudzież wybrańca Velena, gdyż nie pamiętam, czy jeszcze mam jakąś kartę za 3 w talii. Kurczę, kolejny pocisk lodu. Nie jest dobrze. Dobra, mamy wybrańca Velena, tylko czy... Dobra, użyjemy go. Użyjemy go. Mamy czwartą turę, czyli jest duża szansa, że mi przeciwnik dobrał Firebola. Tak, w tej karczemnej bójce zdecydowanie pomaga nam znajomość kart, które mogą się tutaj trafić. Dobra, mamy Szaleństwo Cieni. To jest bardzo dobra tura na tą kartę, gdyż możemy ukraść Wyrma moim przeciwnikowi, zabić jego szatkownika i przy okazji zabić to, co z szatkownika powstanie kultystą, który w dalszym ciągu będzie żył. Dobra, w piątej turze możemy dobrać Plugawiciela. Czy jest jeszcze jakiś stwór,
potwór, tudzież karta za 5, która może się trafić? A, lazurowy smokowiec, no oczywiście, że też o tym nie pomyślałem. Dobra, zrobimy tak, wystawimy smoczego agenta. Podleczymy naszego kultystę. I myślę, zabijemy śniegoczłapa mojego przeciwnika. Dobra, w kolejnej turze będziemy mieli kartę za 6, którą może być Imperator Taurisan, którego de facto nawet nie za bardzo pamiętam, czy wrzuciłem do talii. Serio, nie kojarzę, czy Taurisana wkładałem do tej talii, jak mam być szczery. Bo na pewno planowałem. Dobra, mamy Taurisana, czyli jak widać jednak pamiętałem, żeby go wrzucić. Aczkolwiek na razie to on będzie musiał chwilę poczekać, gdyż wolę zrobić w ten oto sposób. Niestety mój smoczy agent zginie w kolejnej turze. Ale to nic, gdyż my z kolei dobierzemy doktora Hooka. Miejmy nadzieję, że mojej przeciwnikowej karty w talii nie ma, bo jeżeli tak, to myślę, że właśnie by ją teraz dobrał. Dobra, niestety mój smoczy agent ginie. Trudno. A my, tak jak przewidywałem, dostaliśmy doktora Hooka. Tak, w tej karczanej bójce zdecydowanie pozbyliśmy się pewnej części RNG w dobieraniu kart, która w tej grze zawsze występuje. Szatkownik Szmondaka. Interesujące. Teraz co może z tego dostać? Właściwie wszystko tak naprawdę. Dobra, mamy Hogera, którego zdecydowanie bym się chciał pozbyć. Nie jest to co prawda jakiś super silny legendar, którego się mógłbym obawiać. Ale mimo wszystko czułbym się pewniej, gdyby go nie miał po swojej stronie. Dobra, szatkownik zginął. Myślę, że wystawimy Taurisana. Podleczymy doktora Hooka, dlatego żeby musiał wykorzystać swojego Hogera, żeby go zabić, tudzież jakąś kartę z ręki, gdyż sam Murloc go w tej sytuacji nie pokona. W sumie mam trochę mało punktów życia. W ogóle nie uważam na to, jak gram. Zaraz mi się całe życie skończy, a ja dalej będę się zastanawiał nad moimi zagraniami. Dobra, mamy Flame Strike'a, co ma w sumie także dobre strony, gdyż to znaczy, że nic w tej turze już nie zrobi. Ale fakt faktem jest taki, że mamy dość mało punktów życia, co jest dość niebezpieczne. To myślę, że zrobię tak. Użyjemy Vol'jina. Użyjemy Rozbłysk Świętości, żeby zniszczyć wszystko, co ma na polu. No i w sumie tyle. Postanowiłem wykorzystać w tej turze Vol'jina głównie dlatego, że mój przeciwnik ma mało kart w dłoni. Oczywiście musiał dostać Antonidasa. Założę się jeszcze, że oprócz Antonidasa, ten sekret, który jest, to duplikacja. Czyli jeżeli zabiję owego Antonidasa, to będę jeszcze bardziej w tyłku niż jestem. Dobra, zaatakuję go, czemu nie? Aczkolwiek czeka nas teraz bombardowanie kulami ognia, co się dla nas skończy naszą śmiercią, gdyż niestety tej tury nie przeżyje, gdyż dostaniemy jedną kulę z ognia z Antonidasa, drugą kulę z Antonidasa i Antonidas sam w sobie nas dobije. No niestety. Jak widzimy, pierwsza walka nie do końca skończyła się po naszej myśli. A to w sumie miła odmiana, bo ostatnio zawsze jak wchodziliśmy do tych karczemnych bujek, to kończyło się to zawsze naszym zwycięstwem. A tutaj mamy taką niemiłą niespodziankę. Dobra, spróbujemy raz jeszcze. Przynajmniej już wiemy, na czym ta karczemna bójka polega. I że faktycznie dobrze przewidziałem, jak ona będzie wyglądać po przeczytaniu zasad. A w sumie plusem tego, że przegraliśmy, jest to, że będzie dłuższy odcinek. Dobra, teraz spotykamy złotą Valyrę Sanguinar. Ojojoj, jak widzimy, dzisiaj będzie ciężki dzień w tym Hearthstone'ie. Dobra, wymienimy te dwie karty, gdyż jednak mimo wszystko liczę na to, że mi się jakiś smok do ręki trafi. Żebym mógł nasze piskle zmierzchu wystawić z 3 punktami zdrowia. Dobra, mamy drugie piskle zmierzchu. Na szczęście uratował nas w tym momencie efekt działający na tej karczemnej bójce.
Aczkolwiek jak widzimy stoi przeciwko nam złoty łotrzyk, więc może nie być tak prosto. W sumie ta karczemna bójka także nie różni się zbytnio od standardowych pojedynków, z którymi mamy do czynienia w grach rankingowych. Jedyną różnicą jest właśnie to, że traci ona trochę swojej losowości. Mech. Łotrzyk. Okej, niech będzie. Tego pisklęcia zmierzchu używać na razie nie będę. Bo zawsze warto jakiegoś smoka w dłoni mieć na talii opierającej się na owych smokach. Dobra, piska zmierzchu trochę oberwało, ale póki co jest bezpieczne. Naganiacze mechów warto było się pozbyć, bo jeżeli ta karta będzie zbyt długo siedziała na stole, to zaraz zostanę otoczony przez mechy mojego przeciwnika. Dobra, tego zdecydowanie się trzeba pozbyć. I myślę, że właśnie do tego posłuży mi moje piskle zmierzchu. I zrobimy tak. Dobra, naganiacze mechu będziemy mogli się pozbyć naszym mrocznym kultystą albo szaleństwem cieni ze stworem mojego przeciwnika, jeżeli coś wystawi w tej turze. Kurczę, kolejny stwór buffujący jego stwory. Ojojoj, nieciekawie się robi, jak mam być szczery. Dobra, zrobię tak. Zrobię tak. I pokonamy jego. Niech będzie w ten sposób. Chciałem trochę inaczej zrobić, użyć szaleństwa cieni, ale jednak uznałem, że takie zagranie będzie bardziej efektywne. Dobra, mamy szatkownika. Niech będzie. Dobra, myślę, że uchroni się, przynajmniej mam taką nadzieję, moim smokowcem zmierzchu. Bijemy go prosto przez twarz. Szatkownik ma tylko 3 punkty życia, więc teoretycznie jest dość prosty do zbicia. O, no tak. Mój smok niestety, jak widzimy, także nie jest zbyt ciężkim przeciwnikiem. Okej. Taurisan. Dobra, użyję go, aczkolwiek za bardzo to mi tutaj w niczym nie pomoże, bo zbyt dużo kart w dłoni to ja nie mam. Przypuszczam, że teraz Taurisan zginie od jego ochydziarza i tyle z Taurisana będzie. No, tak jak myślałem. O! Jego własny Taurisan. Spoko. Plus jest taki, że on także zbyt dużo kart w dłoni nie ma, więc Taurisan po jego stronie także nie zadziała zbyt efektywnie. Dobra, myślę, że zrobimy tak. I w sumie tyle. Miejmy nadzieję, że doktora Hooka on nie ma, chociaż raczej nie oczekiwałbym tego, że złoty łotrzyk doktora Hooka nie będzie posiadał. Coś, co teraz dobrał, będzie wystawiał, czyli jakąś kartę za 7, zapewne. No, co tam masz? Medibot. Okej. Aha, jak widzimy, będzie mojego doktora Hooka zabijał. No dobra. Niech będzie tak. Plus jest taki, że zawsze możemy sobie strzelić w niego. Niestety. Dobra, mamy Chromagusa. Liczymy na to, że nasz Chromagus przeżyje chociaż jedną turę. Jak przeżyje tą turę, to w kolejnej dobierze mi aż dwie dodatkowe karty. Jedną ze standardowego dobierania kart, drugą z mojego lazurowego smokowca. Dobra, mamy doktora Hooka. Dobra, mamy dwie jasery. Więc nie jest źle. Dobra, jest plugawiciel, czyli póki co wszystko po mojej myśli. Teraz myślę, zrobimy tak. Zaatakujemy doktora Hooka. Przejmiemy jedną minę.
Mojego Chromagusa na wszelki wypadek podleczę i zrobimy w ten sposób. Dobra, jak widzimy, leczenie Chromagusa się opłaciło. Teraz nie będzie go tak prosto zabić. Maligos! Okej. Robi się interesująco. Robi się bardzo interesująco. Maligosa to mi się zdecydowanie musimy pozbyć. Pomyślmy, 3, 6. Jeszcze 6. Dobra, zrobimy tak. Użyjemy dwa razy cholinowe. Dzięki czemu mój Chromagus w dalszym ciągu będzie żył, jego Maligos nie bardzo. Ale dzięki temu w dalszym ciągu utrzymamy przewagę na stole po mojej stronie. Co tym razem? Trochę się jednak obawiam Maligosa po stronie mojego przeciwnika, bo jak zaraz zacznie mnie atakować przez twarz jakimiś zaklęciami, na przykład wypatroszeniem, które by mnie wtedy uderzyło za 9, to nie byłoby to dla mnie zbyt kolorowe. Dobra, teraz możemy go zajaserować na śmierć, więc myślę, że wystawimy jaserę numer 1. Zaraz, jak dobrze pójdzie, to wystawimy jaserę numer 2. W razie jak wystawi coś dużego, zawsze możemy to cofnąć za pomocą snu jasery. Teoretycznie w kolejnej turze nawet moglibyśmy wygrać. No niestety nie dał nam okazji wystawić drugiej jasery, ale jak widzimy, mamy zwycięstwo. Co prawda tym razem nie za pierwszym podejściem, ale jednak zwycięstwo mamy. Tak przy okazji mam questa, żeby wygrać 7 razy w dowolnym trybie. Być może właśnie w owej kalczemnej bójce ten quest bije. A czy faktycznie to się, myślę, okaże? Tymczasem zobaczmy, co nam się trafiło w nowej paczce. Aczkolwiek tak jak co tydzień nie mam tutaj zbyt dużych oczekiwań. Bo tak jak mówię, z tych klasycznych pakietów brakuje mi jedynie legendarnych kart, których, jak widzimy, po raz kolejny niestety nie otrzymaliśmy. Dobra, myślę, że w tym miejscu możemy dzisiejszy odcinek zakończyć. W kolejnym odcinku standardowo nie wiem jeszcze, co będziemy robić. Myślę, że to wyjdzie w pranie, a za oglądanie dzisiejszego odcinka wszystkim dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!